To nie wiem, po co nie na dwa, nie? My mamy jeden, to dla pana wójta było. Nikt się tutaj. Raz, raz. Szanowni państwo, zaczynamy. Nie ma pana starosty. Zamknij drzwi i idziemy. Szanowni państwo, otwieram obrady 15. sesji Rady Gminy Niechlów. Witam przybyłych na dzisiejsze obrady. Radnych gminy Niechlów, skarbnika gminy Niechlów, panią Agnieszkę Przybylską, panią adwokat Magdalenę Kruszewską, sołtysów z terenu gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad został przygotowany przez przewodniczącego Rady i był państwu dostarczony i przedstawiony w materiałach sesyjnych. Witam wicestarostę powiatu górskiego pana Andrzeja Kordiaka. W związku z nieobecnością zastępcy wójta gminy Niechlów, pana Michała Frąckowiaka, należy zdjąć z porządku obrad punkt trzeci, to jest sprawozdanie zastępcy wójta gminy Niechlów z okresu między sesjami. Przeczytam teraz zmieniony porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie 15. sesji Rady Gminy Niechlów. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 14. sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się w dniu 5 września 2019 roku. Punkt trzeci, interpelacje, zapytania radnych. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Niechlów na 2019 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/109/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Szósty punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/6/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Niechlów. Punkt 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 8. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 9. Zamknięcie obrad 15. sesji Rady Gminy Niechlów. Otwieram dyskusję. Czy do proponowanego zmienionego porządku obrad ma ktoś z państwa uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosujemy nad zmienionym porządkiem obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad, proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła proponowany porządek obrad. Głosami za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przystępujemy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 14. sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się w dniu 5 września 2019 roku. Protokół sesji wyłożony był do wglądu na stole prezydialnym oraz dostępny w biurze Rady. Otwieram dyskusję. Czy ktoś do protokołu z państwa ma uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosujemy nad przyjęciem protokołu. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła protokół z 14. sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się 5 września 2019 roku. Głosami za 13, głosami przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Punkt trzeci. Interpelacje i zapytania radnych. Słucham państwa. Proszę. Zapytanie. W związku z planowaną inwestycją w 2020 roku, mianowicie budową ścieżki rowerowej między Łękanowem a Naratowem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305. W imieniu mieszkańców wyżej wymienionej wsi pragnę zapytać, jaki tytuł prawny posiada osoba, która dokonała uprawy obsiewu pasa drogowego wzdłuż wyżej wymienionej drogi?
oraz czy uprawa obsianie pasa drogowego będzie kolidowało bądź też wstrzyma realizację zamierzonych planów budowy drogi rowerowej. Oraz pragnę złożyć wniosek, wnoszę o umieszczenie w budżecie gminy na rok 2020 następujących inwestycji. Zakup prębaka do gałęzi mocowany do ciągnika rolniczego, szacunkowy koszt zakupu około 16 tysięcy złotych. Przeprowadzenie robót związanych z czyszczeniem rowu znajdującego się w miejscowości Sieciny wzdłuż drogi powiatowej 1069D. Wykonanie projektu budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą dojazdową do drogi do cmentarza parafialnego w Siecinach na działce oznaczonej jako dojazd do posesji mieszkańców w danej miejscowości. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos w radnym? Nie, nie widzę. Proszę, dziękuję. Przystępujemy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok. Proszę panią skarbnik Agnieszkę Przybylską o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 904 042 zł i 66 groszy. Zmniejsza się plan zadań majątkowych o kwotę 949 000 zł. Po tak wprowadzonych zmianach budżet gminy na rok 2019 kształtuje się następująco. Dochody kwota 31 827 896 zł i 68 groszy, w tym dochody bieżące 21 475 805 zł i 48 groszy. Dochody majątkowe 10 352 091 zł i 20 groszy. Wydatki 35 140 854 zł i 24 grosze. Wydatki bieżące 21 470 703 zł i 23 grosze. Wydatki majątkowe 13 670 151 zł i 1 grosz. Przychody, rozchody i deficyt budżetu pozostają bez zmian. Szczegółowe zmiany zostały omówione na komisji 24 września tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosujemy nad projektem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 15/110/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba. Przystępujemy do 5 punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/109/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019 i 2023. Proszę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, panią Danutę Noskowską-Ciulak o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ta zmiana polega na tym, że w paragrafie trzecim paragraf trzeci otrzymuje brzmienie, że uchwała wyżej wymieniona wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Danutę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosowanie nad projektem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez ciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki.
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 15/111/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 14/109/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 5 września 2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Głosami za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/6/2018 Rady Gminy Niechów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Niechów. W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji radnej Danuty Skorupskiej z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego złożoną w dniu 2.09.2019 konieczna jest zmiana załącznika do uchwały ustalającej składy osobowe Komisji Stałych. Proszę wszystkich członków Komisji Oświaty o opuszczenie naszego i ukonstytuowanie się, wybranie pośród siebie nowego przewodniczącego, nowego stałego. Doczytam Państwu jeszcze, że nieobecna na dzisiejszym spotkaniu pani radna Czak wyraziła zgodę, oświatą, że wyraża zgodę na uczestnienie na pozostanie członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, podpisała Bożena Czak, i druga oświatą, że wyrażam zgodę, aby pani Henryka Dul została przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Takie coś otrzymałem, przeczytałem, żebyście Państwo wiedzieli. Chwilę poczekamy, no, nie będziemy ogłaszać przerwy, bo dopiero żeśmy faktycznie zaczęli, także może na formie takiej luźnej dyskusji przesiedzimy tutaj chwileczkę. Proszę. Tak, idzie szybko, bo jest mało punktów, a jest wszystko treściwe i wszystko jest. No nie ma. Dla mnie, tak? Tak, bo to jest do pomocy przewodniczącego. Aha. No na przyszłą. Aha. Nie ma sprawy, będziemy kombinować budżet, to najważniejsza osoba to tam siedzi, pani skarbnik, ale my się... No. Tak. No dobrze, dziękuję ślicznie. Jasne. Dobrze. Tak. Dobrze. No mam nadzieję, że ja będzie. Dziękuję. Dziękuję.
Proszę jednego z członków Komisji Oświaty o przedstawienie nowo konstytuowanego się składu Komisji Oświaty. Jeżeli takie coś nastąpiło, proszę uprzejmie. Kto? Tak, obojętnie kto. Proszę. Przewodniczącą Komisji Oświaty została pani Henryka Dul. Dziękuję. Zastępcą przewodniczącej został Damian Wiśniewski. Pani Danuta Skorupska, członek komisji. Pani Bożena Czak, członek komisji i Dariusz Tupiec, członek komisji. I pani Jasia Harenza, członek komisji. Dziękuję ślicznie. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Eryka Melcarka o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja Rolnictwa wypracowała wniosek pozytywny. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Szymona Filę o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Dorotę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosowanie nad projektem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. A nie, u mnie moja cara pierwszy. Głosowałem. No. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 15/112/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 2/6/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Niechlów. Głosami za 13, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Przystępujemy do punktu 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę pana Rybaka. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Mamy tylko jedną odpowiedź, bo jedna interpelacja wpadła na ostatniej sesji. Przeczytam w tej chwili. Radny gminy Niechlów Andrzej Rybak. W odpowiedzi na pana interpelację w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza drogi gminnej oraz przyległego do niej rowu melioracyjnego informujemy, że w dniu 12 września 2019 roku wystąpiliśmy do wykonawcy o usunięcie nieprawidłowości w wymienionym zakresie. Wykonawca zobowiązał się do wyrównania i niwelacji pobocza oraz uprzątnięcia pobocza z zalegającymi kamieniami, które w dużej mierze zostały wydobyte podczas układania kabla. Na chwilę obecną firma wykonująca przyłącze wykonała tymczasowe ścieki odwadniające. Jak ustalono z przedstawicielem wykonawcy, roboty związane z usunięciem nieprawidłowości podjęte będą do dnia 20 września 2019 roku. Z poważaniem zastępca wójta gminy Niechlów, Michał Frąckowiak. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 8. Wolne wnioski i zapytania. Proszę pana sołtysa. Szanowni Państwo, nie ma co prawda pana wójta, ale ja w związku z tym mam pytanie do pani skarbnik, bo akurat przed sesją sołtysi rozmawialiśmy. Każdy z nas otrzymał pismo odnośnie, że do 30 września należy zgłosić jakby zapotrzebowanie, co w danej wsi ma być zrealizowane w przyszłym roku i po prostu nie rozumiemy tylko jednej rzeczy, bo do tej pory zawsze do końca września mieliśmy też ten termin, tylko zawsze była podana kwota na daną miejscowość, co jakby na takie drobne rzeczy w danej miejscowości było do zrobienia. I stąd nasze pytanie, czy to jest w ramach tego
powiedzmy to w cudzysłowie, funduszu sołeckiego, czy to dotyczy ogólnie inwestycji, które będą realizowane przez gminę, bo na temat tamtych jakby pieniędzy po prostu nic jeszcze nie wiemy, nie? Postaram się panu tutaj odpowiedzieć. To znaczy, szanowni państwo, uchwała Rady Gminy zakłada, że państwo jako sołtysi wnioskujecie do budżetu w sprawie zapotrzebowań waszych wsi. Rozumiem, że wcześniej państwo mieliście odpowiednio wyliczone kwoty, z tym, że nie potrafimy na dzień dzisiejszy wyszacować tych kwot, ponieważ kwoty zostaną państwu udzielone na podstawie państwa zapotrzebowań, więc uważam, że najpierw należy oszacować zapotrzebowania na podstawie złożonych wniosków, a dopiero później będą dopasowane do nich kwoty. Także no, trudno, aby na podstawie kwot wypracowywać potrzeby budżetu, prawda? To znaczy, ja może jeszcze dopowiem, że do końca marca tego roku gmina podjęła uchwałę, że nie ma funduszu sołeckiego na wsiach, prawda? Więc nie możecie państwo liczyć, że na dzień dzisiejszy te kwoty w ramach tak zwanego funduszu zostaną wyliczone i przekazane państwu do wiadomości, rozdysponowane na sołectwa, ponieważ to tak nie działa. Jeśli można, bo funduszu sołeckiego nie mamy już od wielu lat, takiego typowego funduszu sołeckiego, a my poruszaliśmy się w ramach takiej namiastki funduszu sołeckiego i po prostu te kwoty dla poszczególnych miejscowości co roku były określane. Stąd po prostu nasze pytania, no mówię, no bo większość z nas sołtysów jeszcze w ogóle nie oddała tych pism, bo po prostu no nie wiedzieliśmy w ogóle, co jest grane, że tak powiem, nie? Ale ja nie mam podstawy do działań, aby najpierw określić Państwu kwoty i żebyście dopasowali do nich własne działania. Nie mam takiej podstawy prawnej. Także mówię, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, Państwo jako sołtysi wnioskujecie własne zapotrzebowania, określacie koszt tych zapotrzebowań i dopiero wtedy gmina określi priorytety i to, co wejdzie do budżetu. Takie są... Budżet jeszcze nie został rozliczony. Dopiero jak zostaną wszystkie jednostki podliczone, podsumowane, będzie wiadomo, jakie zadania będą ujęte. Proszę o mikrofon przy zadawaniu pytań, bo relacja jest na nagranie. Ale o jaką korektę pan teraz pyta, bo ja nie rozumiem. Na budowę świetlicy we Wronińcu. Moim zdaniem można wybudować co najmniej dwie za taką kwotę, ale to jest inna kwestia, czy to są te same pieniądze, czy to jest i tak dalej. Ponadto słyszałem o tym i też czytałem w budżecie, że 28 tysięcy zostało przeznaczone na sufit podwieszany i tam jakieś rzeczy do wykonania w Karowie. Dlaczego o tym nie ma dyskusji na Radzie Gminy? Podczas gdy byłem na komisji, tam też tej dyskusji w ogóle nie było. No, ja tego nie za bardzo rozumiem. Wszyscy się zgadzają, nie ma żadnej dyskusji. Dlatego proszę państwa sołtysów, państwo macie bardzo dużo do zrobienia. Możecie dużo uzyskać. Wzywam was do tego, żebyście zwrócili uwagę na to, jak pracuje Rada Gminy. Bo tutaj mamy sytuację taką, że jest dokonywana korekta i na przyszły budżet. W tym budżecie jestem jak najbardziej za świetlicami we Wronicu, okej. Ale można budować i robić wszystko planowo i konkretnie. Tutaj nie ma żadnego planu. Państwo coś ustalicie, coś wam będzie potrzebne i się dostosowujemy. To jest moje pytanie. Czy to ma związek? Ta zmiana budżetu, czy... No to wszystko, co miałem do powiedzenia, obserwuję. Dziękuję. Pani skarbnik teraz, tak? Tak, ja jeszcze... Dziękuję. Pani skarbnik teraz, tak? Tak, ja jeszcze dobrze, postaram się proszę odpowiedzieć. Dyskusja w ramach budżetu już się odbyła, a radni zostali szczegółowo poinformowani na komisji... Proszę nie przeszkadzać. Poinformowani na komisji 24 września. Natomiast sołtysi nie opiniują projektów uchwał. Dziękuję, to wszystko. Dobrze. Kto? Następne pytanie. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. W sumie ja miałem pytanie do zastępcy starosty.
Jak wygląda sprawa remontu drogi Siciny, wioska Witoszyce? To, co było kiedyś poruszane wcześniej, że został złożony jakiś projekt do marszałka? Panie przewodniczący, szanowni państwo, drodzy sołtysi, odpowiadając na pana pytanie, starostwo było w posiadaniu dokumentacji technicznej drogi Siciny, Witoszyce, wioska. Proszę o spokój. Faktycznie zdaje się, że nawet ja o tym państwu mówiłem wcześniej, złożyliśmy, był to jeden z wniosków złożonych do wojewody dolnośląskiego, do Funduszu Dróg Samorządowych. Niestety, przykro mi o tym mówić, nie otrzymaliśmy środków na wykonanie remontu tej drogi, na jej właściwą modernizację, z uwagi na to, że ta dokumentacja, w której posiadaniu my byliśmy jako starostwo powiatowe, a uznałem między innymi ja, że warto spróbować ją wykorzystać, bo kosztowała 140 tysięcy, a więc niemało. Niestety pan wojewoda, a ściślej rzecz ujmując jego komisja, bo nie sam pan wojewoda opiniuje złożone wnioski, uznał i zdaje się, że słusznie, że poprzez tą dokumentację, którą złożyliśmy, a właściwie jej wady i niedostosowanie do obowiązujących przepisów technicznych i techniczno-budowlanych co do modernizacji tego typu dróg powiatowych, no niestety nie otrzymaliśmy tych środków. Chcę poprzez to powiedzieć, żebyście państwo nie mieli ani złudzeń, ani tym bardziej pretensji, czy do mnie, czy do urzędników, którzy wraz ze mną pracują w Starostwie Powiatowym w Górze. Wniosek, bo też nam na Radzie Powiatu zarzucano, sam wniosek był przygotowany, myślę, że bardzo dobrze. No niestety dokumentacja techniczna, którą nie do końca ja miałem wpływ, bo jak państwu przypomnę, od 19 marca jest mi dane piastować funkcję wicestarosty. Nie do końca miałem wpływ na to, żeby tą dokumentację czy przerobić, rzecz brzydko czy kolokwialnie ujmując, czy ją dostosować do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, żeby mogła spełniać uwarunkowania pana wojewody. Natomiast łudziłem się, szczerze mówiąc, łudziłem się, że poprzez złożenie tego wniosku i tej dokumentacji no, otrzymamy te środki. Natomiast tu państwu nie tyle, że obiecać, ale mogę powiedzieć, że będziemy dalej próbować. W kolejnej edycji w sierpniu złożyliśmy kolejny wniosek, dwa właściwie wnioski, z świeżo przygotowaną dokumentacją techniczną. To jest droga Jemielno-Psary, droga Jemielno, Piskorze. Złożyliśmy takie dwa wnioski, ale to była przygotowana zupełnie nowa dokumentacja techniczna spełniająca absolutnie wszystkie kryteria, wszystkie warunki. No i czekamy oczywiście na odpowiedź. Byłem ostatnio w Urzędzie Wojewódzkim, staram się sam tego pilnować. Wnioski jeszcze nie są rozpatrywane, bo kończą kolejną edycję, a polega to na tym, że są teraz podpisywane umowy na dofinansowanie tych złożonych wniosków w poprzedniej edycji i czekamy, ale liczę na to, że będzie to pozytywnie rozpatrzone, no bo szykowaliśmy tą dokumentację właśnie po to, na tamte drogi, żeby otrzymać te środki, żeby faktycznie zaczęło się dziać u nas na powiecie dobrze. Dodam tylko w korelacji tamtej dokumentacji na państwa drogę Siciny, Witoszyce, wioska, która kosztowała 140 tysięcy, my zapłaciliśmy 11 tysięcy. Tyle. Nie wiem, czy odpowiedziałem panu radnemu na pytanie. Bardziej by zależało, czy w jakim terminie będzie składane, czy w przyszłorocznym, czy będzie projekt na nowo robiony na te drogi, czy nie. Ja myślę, że jeśli będzie można tą dokumentację samą sobie zmodernizować, dostosować, to należy to zrobić, no bo było, nie było, no pieniądze nas wszystkich jakby zostały wypłacone za tą dokumentację, która już jest, a więc należy spróbować ją dostosować. I tak też zrobimy. W przyszłym roku też będą ogłaszane nabory w różnych edycjach i Fundusz Dróg Samorządowych też w przyszłym roku będzie. Rozmawiałem z panem dyrektorem Wydziału Infrastruktury, mówił, że to będzie powtarzane w każdych kolejnych latach, a więc na pewno też będziemy składać, próbować, żeby te pieniądze i do nas, i do państwa dotarły, żeby te drogi były raz na zawsze zrobione przyzwoicie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Ja z takim pytaniem do pana wicestarosty. Chodzi mi o drogę Miechów-Szaszarowice. Tam jest oznaczenie na 15 ton. Te małe, że tak powiem, nasze mostki, przejazdy sypią się. I czy nie można coś zrobić, żeby zmienić oznakowanie tej drogi, żeby zmienić na 12 ton?
i wtedy automatycznie tiry nie jadą, a wiadomo, co tam się dzieje, żwirownia, jak nie jadą tam 12, bo mają na górę zakaz, a tu 15 ładują się przez nasze mostki. I my robimy remonty naszych dróg, zarywają się te wszystkie przepusty. No i z taką interpelacją, czy coś można zrobić w tym, żeby zmienić oznakowanie tej drogi, żeby zmienić z 15 na 12 ton i automatycznie już pusty tir też nie może jechać. Dziękuję. Już odpowiadam. Panie Jacku, jeśli mogę tak powiedzieć, bo się znamy. Był u nas w środę bodajże państwa wójt, pan Michał Frąckowiak. Rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Czy powiedziałem coś niewłaściwego? Rozmawialiśmy na ten temat. Jak najbardziej uważam, że tak, że należy coś z tym zrobić, bo tak jak pan sam powiedział, te drogi poprzez te natężenie i ciężar tych pojazdów są po prostu degradowane. Tu nie ulega wątpliwości. I tutaj odpowiadając panu tak, spróbujemy zmienić organizację ruchu na tych mniejszych odcinkach dróg, oznaczyć je odpowiednio, żeby te większe pojazdy z większym obciążeniem, z większym tonażem się nie poruszały. Tak jest. Dlaczego? Szanowna pani, jeśli będzie oznakowanie odpowiednie, to nadleśnictwo też tamtędy nie będzie mogło przejechać. No myślę, że innymi drogami, które będą zezwalały na przejazd takim tonażem. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Zadać pytanie. Bo kosiarka przejedzie pod spodem pod krzakami, a rurze normalnie są na drodze, że trzeba się zatrzymać, jak się mija czas ten samochód. Tak jest w Głowicach za Krzyżówką, znaczy tutaj za Żarminem, tak jest za Kopalnią, mogę podać, tu za Oczyszczalnią, tak jest, tak samo. Trzeba się zatrzymać, bo rusza sobie bić na drodze. Także trzeba to zacząć wycinać i pryskać, czy coś, cokolwiek, bo wywiedniecie, a to za 2-3 miesiące w ogóle jest. Zrobić raz na porządnie, a nie takie śmiecie krzaka za 2 miesiące, 3 dni. A w ogóle robić nie tniecie na niego. Proszę. Proszę. Proszę o kolejność zabierania głosu. Ja bardzo proszę. Mogę odpowiedzieć, tak? Spróbować odpowiedzieć. Ja nie przyjechałem tu do państwa, żeby słuchać samych podziękowań, tych krytycznych uwag też należy wysłuchać i tu przyznaję panu absolutną rację. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że staramy się oczywiście to robić na tyle, na ile możemy. Dlaczego tak mówię? Ja tu, zdaje się, u państwa też kiedyś mówiłem, nie mamy powiatowego zarządu dróg, gdzie było i trochę tego sprzętu. Jaki był, taki był. Było łatwo zlikwidować. O to akurat państwo do mnie pretensji nie możecie mieć i nie powinniście mieć. Natomiast, tak jak powiedziałem państwu, słucham też i pan starosta, który jest nieobecny, ja oczywiście mu przekażę państwa uwagi, słucham tych krytycznych uwag. Mogę pochylić głowy i przeprosić, jeśli państwo uważacie, że nie jest to robione tak, jak powinno, ale spróbujemy, tak? Tylko musicie państwo, ja o to proszę, wykazać się trochę cierpliwością w stosunku do nas, bo ja mam tylko 5 ludzi, którzy mają sprzęt, jaki mają i robimy to w taki sposób na tyle, na ile możemy. Jasne, można byłoby wynająć, czy spróbować wynająć jakąś firmę, która być może zrobiłaby to lepiej. Ale to też, szanowni państwo, niestety wiąże się z wydatkami, a nie ma co ukrywać, budżet powiatu jest jaki jest i na pewno rzeczy po prostu, póki co jeszcze nie możemy sobie pozwolić. To lepiej zrobić raz na porządnie, wyrwać właśnie to wszystko i to nie odrośnie zaraz, niż to kudę, tylko te ścięcie, a akacja za chwilę z powrotem jest. Akacja ma to do siebie, to co pan mówi, że ona bardzo szybko odrasta. Zgadza się. A róże, a to wszystko. A no to wsiąść tak, żeby w jednym roku posiadkę, w drugim roku, czy tam traktor, czy coś pomału, ten powrotem przywrócić. Jeszcze usługi chore, ja do gościa zatrzymuję, gościa, który nie łączy.
po prawej stronie, kosiarką, w powietrzu, bo ja tam ile mogłem, to tą kaną wypuściłem w defacie. Wyjdź niżej. A on do mnie mówi, że to nie jego droga. Czyja ona jest? Moja. On jest firmą wynajętą, on ma tylko metę i on sobie jedzie tak, przez całą drogę z podniesioną kosiarką. No to panie, to jest nadawanie pieniędzy, a on na pewno liczy za to. Tak samo na zakrętach, czy to trzeba cofnąć, trzeba wziąć głębiej, a nie tylko przejechać. No. Przejechać to zaliczone pieniądze. To jest radny. Ja na ostatniej sesji nie chciałem tego mówić, teraz pan ten temat wywołał i bardzo słusznie. Szanowni Państwo, my planujemy tak naprawdę zakupić, spróbować otworzyć ten powiatowy zarząd dróg, bo tutaj to, co sami Państwo mówicie, własnymi siłami, bez jakiegokolwiek sprzętu, to idzie tak jak idzie, tak? Chcielibyśmy ten sprzęt kupić, to co pan mówi, ciągnik, przyczepę, koparkę, przepraszam, kosiarkę, te podstawowe elementy, które pozwolą nam i tym samym państwu, no po prostu użytkować te drogi zupełnie normalnie. W tym roku już na pewno się to nie uda, bo jest końcówka roku budżetowego. Poza tym takiego zadania inwestycyjnego nie ma w budżecie i od początku tego roku nie było. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku takie zadanie wprowadzić do budżetu. To też, mili państwo, nie zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Tak jak u państwa są radni, którzy głosują w różnoraki sposób i niekoniecznie muszą mieć taką samą wolę jak ja. Mam nadzieję, że... Czekają aż przyznanie, czy krzaki za tę drogę, za grodą, czy coś, to ci radni nie mają samochodu, nie jeżdżą, czy to... Ja jeśli mogę tu państwa prosić, to spróbujcie też, są radni z państwa gminy. Przed wyborami nie są wybory, tak, bo ja tu czy coś, ona zajmuje. U mnie to nie, nawet nie wchodzi jeden, czy drugi na podwórze. Powiem panu publicznie. Doskonale to rozumiem. Chcę panu powiedzieć, tak, a na tych mostach poczekacie, aż te bariery spadną w Marycie. Kiedy będziecie malować? Zresztą już po gminie. Na których mostach? No na mostach tych powiatowych. Przecież barierki są po gminie, powiatowe, słyszę się kiedyś, czy ktoś jakiś na skarb od czasu do czasu przyjedzie. Kiedyś to nawet było tam zgadniewane, kasek na wodzie, chyba ludzie jako nieraz pasty, no w nie będziecie tego czyścić. Panie sołtysie. Panie sołtysie, a proszę mi powiedzieć, czy taki stan techniczny jest od tego roku? Pewnie nie, prawda? Ja sobie nie powinien zwracać panu uwagi, co robicie na to. Powinien od tego być wasz kierownik, który powinien przejechać, zobaczyć, jaki ma stan wymienienia. Sołtys jest od powiatowej drogi, tylko od gminy. Nie, nie, panie sołtysie. A my się zajmiemy powiatem. Panie sołtysie. Ja jeszcze raz mówię, ja te wszystkie uwagi oczywiście Panie przyjmuję do siebie, tylko za wszystko dajmy ja co jeszcze nie mogę... Wydechu, bo zasypywany tu jest wicestarosta. Za wszystko jeszcze nie mogę takiej pełnej odpowiedzialności ponosić, bo no taki stan techniczny, o którym pan mówi, to ja nie wierzę, że się w tym roku wydarzyło, tak? Panie Skorupski, te 3 lata może akurat będą takie, że to się uda naprawić, tak? Tylko proszę, dajcie państwo nam czas. Niczego nie lekceważę. Proszę mi wierzyć. Podcinają te drzewa, to wszystko lekceważycie sobie, a tam autobus jeździ z dziećmi do szkoły. Będzie wypadek, wtedy o, nikt nie widział, nikt nie zmarł. Czekacie, aż musi się to stać, wtedy będzie, a Boga jedzie, będzie. Czekacie, bo się kiedyś coś stanie. Panie sołtysie, proszę o zadawanie pytań i nie będziemy tutaj dyskutować w ten sposób. Bo... Panie sołtysie, ja tylko jeszcze odpowiem na to. Proszę mi wierzyć, ani ja, ani pan starosta absolutnie niczego nie lekceważymy, a tym bardziej takich głosów, o których pan tutaj mówi. A nie chcę w ogóle polemizować z bezpieczeństwem dzieci, które powinny być absolutnym priorytetem. I proszę, no nie mieć pretensji o wszystkie zaniechania do mnie jako do wicestarosty. Mogę się bronić tylko tym, no właśnie. Tak, ale 10 lat to tak lekko, z górką. Ja tu kiedyś państwu mówiłem już, konkludując i zamykając może tą dyskusję, miałem młodego inspektora nadzoru budowlanego nad remontami tych naszych dróg, facet zupełnie z zewnątrz, z Leszna, przejechał te wszystkie odcinki dróg powiatowych i mówi do mnie tak, panie starosto, w tych drogach widać ząb czasu, to widać, że to 10-20 lat się z tym
nic absolutnie nie działo. To nie było robione nic. I dlatego ja tą cierpliwość proszę, bo ja w pół roku nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Po prostu to jest absolutnie niemożliwe. Nawet nie wiem, czy w roku. Panie sołtysie, Panie sołtysie, właśnie chciałem to powiedzieć. Są cztery gminy z terenu powiatu gorowskiego. Wszystkich musimy pogodzić. Jasne, ma pan rację, należy zgłaszać, dlatego też mówię, że nie przyjechałem słuchać tylko podziękowań, ale tych krytycznych uwag też. Dziękuję. My płacimy podatki, proszę państwa, w Kalifornii. Ja jestem ciekaw, jak te pieniądze są dysponowane w Kalifornii. Myślę, że nie ma... Ale panie Gerardzie, to chyba nie jest pytanie do mnie. Panie Gerardzie, jeśli mogę, panie radny, jeśli mogę się tak do pana zwrócić, akcyza, czyli ten podatek w paliwie, trafia do budżetu Skarbu Państwa. To nie trafia wprost do gmin. I tutaj nie. Ale chcę powiedzieć poprzez to, że to ani kompetencja wójta, czy burmistrza, czy prezydenta miasta, ani kompetencja tym bardziej starosty, żeby to rozliczać. To budżet państwa. Ostatnio są częste okazje. Jasne, można o to oczywiście zapytać, tak jak pan sugeruje. Jeśli będę miał taką okazję, to na pewno to zrobię. Tylko no, proszę nie mieć pretensji o ceny paliwa, czy do mnie, czy o udział podatków w tej cenie. Pan Urban nic. Dziękuję. Proszę panie Henie. Panie radny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie radna wsi Łękanów i Pobucin. W imieniu mieszkańców chciałam bardzo podziękować. Doczekaliśmy się pięknej drogi i wycinki krzaków, więc powoli. Myślę, że każdy się doczeka. Dziękuję bardzo. Dziękuję naprawdę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Chciałam bardzo podziękować za to, że w miejscowości Wronów została zrobiona ścinka poboczy i załatane dziury i wycięte krzaki między Wronowem a wioską. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 9. Przygotowujemy projekt dla sołectw. I w najbliższym czasie roześlemy wam informację, co proponujemy, aby kwestie tych sołectw, żeby one były uporządkowane, a to później, a teraz panu również chcę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście zauważyłem, że w ogóle zostały wykoszone, odkąd pan Bogucki zarządza, w ogóle zostały rowy wykoszone. To jest wielki sukces. Poprzednio w ogóle tego nie było widać. Także to jest jaskółka. Proszę mówić do mikrofonu.
planowania wszystkiego, co się dotyczy sołectw, żebyście Państwo mogli uczestniczyć i wiedzieć, co się dzieje i planować, przewidywać. Taki projekt przygotujemy. Pani będzie mogła się zapoznać z tym. A co, pani jest w komisji rewizyjnej? No to może to na inne spotkanie. Panią też będzie można rozliczyć. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Tak. Chciałem się odnieść do sołtysa wsi Wioska, który mówił na temat, że nie wie, co robić. Proszę Państwa, myśmy tu na początku kadencji mówiliśmy na tej sali, żeby robić zebrania wiejskie i na tych zebraniach wiejskich, to co o to pan sołtys pytał, moim zdaniem na tych zebraniach wiejskich powinno się ustalić, co w danej miejscowości powinno być robione i to powinno wpłynąć do rady, żeby rada mogła w budżecie przyszłorocznym, także w tym na 2020, odnieść się do tego i ustalić pewne priorytety co do robiona w poszczególnych, roboty w poszczególnych wsiach. Jeżeli takich rady sołeckie takich wskazań nie dają, to jest to tylko i wyłącznie w tym przypadku to, co radny ewentualnie chce, przedstawia i to jest tutaj wtedy w budżecie ujmowane. Także myślę, że powinna tu być raczej współpraca bardziej rad sołeckich, sołtysów, żeby na zebraniu wiejskim od społeczeństwa dowiedzieli się, co chcą, żeby było w pierwszej kolejności w danych miejscowościach robione. Czy to ma być droga, czy to ma być świetlica, czy to ma być jeszcze co innego. W pierwszej kolejności wtedy, mi się wydaje, rada będzie miała łatwiej ustalić pewne priorytety na szczeblu gminy, a także w danych miejscowościach. I to powinno się odbyć moim zdaniem na zebraniach wiejskich, bo w zasadzie zebranie wiejskie jest największą władzą na wsi. To zebranie wiejskie, a wykonują to, co to zebranie wiejskie sobie życzy, wykonują rady sołeckie i sołtysi. A my z kolei wykonujemy to, co sobie życzą także sołtysi i mieszkańcy nasi. Tak to powinno w zasadzie przebiegać. I tutaj nie rozumiem pytania pana sołtysa z Wioski, że on nie wie, do jakiego budżetu ma się ustawić. On ma, za przeproszeniem, napisać, powiem tak brzydko, koncert życzeń danej miejscowości, co by chciał mieć zrobione w pewnej perspektywie. My jesteśmy radnymi przez 5 lat i myślę, że jeżeli ustawimy jakieś priorytety w danych wsiach na 5 lat, to w tym momencie te pierwsze, które wejdą w danym roku, zostaną zrobione. Bo inaczej tego nie widzę, przecież budżet ma swoją określoną kwotę, I ten budżet trzeba po prostu rozdysponować. Są rzeczy, które trzeba zapłacić i nie ma możliwości, jakby to powiedzieć, odejścia od tego, ale są pewne pula budżetu na inwestycje i ona powinna być równomiernie w jakiś sposób rozdzielona na mieszkańców z całej gminy. I tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę, do mikrofonu. Szanowny panie radny, no Ameryki to tutaj akurat pan nie odkrył, a ja pytałem dlatego, że doskonale pan wie, mając kontakty chociażby z poprzednimi sołtysami, tu akurat nasi sołtysi wszyscy mogą potwierdzić, że do tej pory zasada funkcjonowania, to o czym ja mówiłem, była zupełnie inna. Co roku Rada Gminy w marcu podejmowała uchwałę, że w przyszłym roku nie będzie pełnego funduszu sołeckiego. Wszyscy o tym wiedzieliśmy, nikt nie robił z tego tytułu żadnych problemów. Ale przychodził kolejny rok, przychodziła końcówka września i mogliśmy na takie drobne rzeczy, które po prostu w danej wsi były do ogarnięcia, takie powiedzmy typu Dzień Dziecka, typu jakiś powiedzmy nawet Dzień Kobiet, jakiś tam zakup lodówki, jakiś zakup grzejnika, w zależności od tego, co w danej wsi było potrzebne, po prostu w ramach tych pieniędzy poruszaliśmy się. A tu akurat, że pan mówi o zebraniu wiejskim, zgoda, tylko doskonale też pan wie, że pan też jest radnym nie tylko Wronowa, ale i Wioski i to głównie jak po stronie też radnego, bo do tego zobowiązaliście się, że będziecie dbać o konkretne miejscowości. Więc odbijanie tylko piłeczki do sołtysa czy nie do sołtysa, podejrzewam, bynajmniej wydaje mi się, że jest troszeczkę nie na miejscu.
mówię, bo nie, ta sytuacja akurat tu, o której pani skarbnik mówiła, jest dla nas czymś nowym, bo do tej pory po prostu nie tak to funkcjonowało i stąd jakby wynikło nasze to, no nie tyle zaniepokojenie, co pytanie, no bo po prostu nie wiemy, jak do tego typu rzeczy podejść i stąd nie wiedzieliśmy, a nie w ogóle, że nie wiemy, co u nas ludzie chcą. Bo doskonale z nas każdy o tym wie. U nas też było spotkanie z wójtem. Pan wójt też listę całą długą robił. Podejrzewam, że chyba w większości miejscowości, może już we wszystkich nawet było. Więc po prostu te wiele rzeczy już jest po prostu znanych. Dziękuję. Proszę. Ja może jeszcze sprecyzuję. Ja powiem Państwu, że na dzień dzisiejszy nie ma obecnie podstawy prawnej, która pozwoli określić kwotę przed uchwaleniem budżetu. Jest to naprawdę nieprawne i jeżeli ktoś z Państwa znajdzie dla mnie jakąkolwiek inną podstawę prawną, wtedy ja się do niej ustosunkuję. Proszę mnie o to nie pytać. Proszę mnie o to... Ale proszę mi powiedzieć, jaką kwotę, na jakiej podstawie Pan miał wyliczoną kwotę na sołectwo? A ja też tego nie znalazłam w przepisach. Dziękuję pięknie. Nie ma takich zapisów prawnych w uchwałach Rady, nie ma tak, w aktach miejscowych nie ma takich zapisów. Dziękuję ślicznie. Kto Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do 9 punktu. Zamknięcie obrad 15 sesji Rady Gminy. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 15 sesja Rady Gminy Niechlów zostaje zamknięta. Dziękuję wszystkim za przybycie.